Mamy dzisiaj w czytaniach, w pierwszym i trzecim, obraz modlitwy. W pierwszym obraz dosłowny, modlący się Mojżesz, ręce wyciągnięte do góry, ręce drętwiejące, które są podtrzymywane przez jego współtowarzyszy i obraz wdowy, która się naprzykrzała. I patrząc na te obrazy, które nam objawienie Boże przedstawia, takie wzory dla naszej modlitwy, można zacząć o Panu Bogu niezbyt dobrze myśleć. Czy On rzeczywiście musi tak być aż proszony? Czy rzeczywiście wiekowy już człowiek musi wyciągać ręce, mdleją mu już, omdlewają, a drudzy mu przytrzymują? Czy Bóg jest aż tak ambitny, że trzeba go tak prosić? Czy jak ta wdowa, mamy chodzić, stukać? Ktoś może zacząć podejrzewać i pewnie nie jeden człowiek gdzieś podświadomości podejrzewa, że ten Pan Bóg, to z nim coś jest nie tak. Przecież gdyby nas kochał, to by nie kazał się godzinami prosić. Jak ktoś kocha, to spełnia prośbę, życzliwie i chętnie. Niejednokrotnie to widziałem podczas ostatniego urlopu w Zakopanem też, cała rodzina, rodzice z malutkim dzieckiem, dziadkowie z jednej strony, dziadkowie z drugiej strony, no i główna bohaterka, jakaś mała Paulinka, tam trzyletnia. I cała rodzina wpatrzona w Paulinkę. Paulinko, co zjesz? Kluski. Kelner, kluski. Paulinka dziobnęła, nie chcę. To co zjesz, Paulinko? Zupkę. Kelner, zupkę dla Paulinki. Wzięła łyżkę, nie chcę. A może coś słodkiego? Tak. Kelner, deser. Dobrze, że cała rodzina miała co zjadać. Jeden dziadek zjadał kluski, drugi dziadek zjadał zupkę. A Paulinka, widać, że dziecko nic nie chciało jeść, tylko tak z nudów coś trzepnęło, a cała rodzina od razu leciała po kelnera, żeby koniecznie coś dla niej. I ktoś by powiedział, no właśnie, kochają dziecko, to od razu spełniają prośbę. A Pan Bóg aż ręce mdleją. Dlaczego tak jest? Dlaczego Pan Bóg się aż tak każe prosić? Aż taki jest jakiś oporny przy tej modlitwie błagalnej? Odpowiedź jest jedna. Bo Bóg chce nam dać to, co my chcemy. I ktoś powie, no to teraz ksiądz powiedział, co wiedział. Przecież gdyby nam chciał dać to, co my chcemy, to by dał od razu. Ale nie, problem polega na tym, że Pan Bóg chce nam dać to, co my naprawdę chcemy. I po to te próby, testy, wyczekiwanie, pozorna obojętność Boga w niebie, bo my najbardziej chyba zakłamujemy to, czego my chcemy. Ja to wam, kochani, nieraz opowiadałem, jak przychodzą do mnie ludzie na rozmowę i nieraz zaczynają tak, opowiadając tam jakieś tragedii małżeńskie, jakaś pani niejednokrotnie to trzeba wspomina, bo wie ksiądz, ja to zawsze chciałam dobra dla tej rodziny. Ja to zawsze chciałam, żeby Bóg był najważniejszy w tej rodzinie. Ja to zawsze chciałam zgody w tej rodzinie i miłości. Ja mówię, witaj Maryjo, nie poznałem cię. Matko Boska, Częstochowska, czy witaj, nie poznałem cię. No co ksiądz żartuje? No, zawsze chciała, bez grzechu to była Maryja. To ja jedną znam taką matkę. A poza tym to nasze pragnienia nie są takie czyste i klarowne. Proszę zwrócić uwagę, że często my mamy tryby naszych pragnień. One się kręcą, chcę zdobyć wykształcenie, więc muszę skończyć studia, więc muszę zrobić pracę dyplomową i te tryby. A w tych trybach są takie malutkie trybiki, niewidoczne. Zaraz Państwu podam przykład. No weźmy, jakaś kobieta mówi, chcę, żeby w moim domu było ładnie, czysto, estetycznie, żebyśmy żyli w kulturalnych warunkach w pięknie. Motywacja śliczna na piątkę. To mąż mówi, kochanie, mam taką koleżankę w pracy, ona jest stylistką wnętrz. To ona by przyszła i nam wszystko tu poprzestawiała i poustawiała, a bardzo jestem nią zafascynowany i oczarowany. Ja ci dam tu stylistkę. Ja ci dam, żeby nam wszystko poprzestawiała. Bo ta pani nie dodaje jednego. Ja chcę, żeby w moim domu było czysto, ładnie, elegancko, mały trybik, żeby zaznaczyć swoją pozycję w tym domu. No oczywiście, i ona ma prawo do tego. Tylko, że to jest ten trybik, którego często... A Pana Boga interesują wszystkie trybiki, łańcuszki i przekładnie w naszej woli. W naszej woli. I dlatego Pan Bóg sprawdza, czego ty chcesz naprawdę. Przypominam się tutaj anegdota, czy jak mówimy potocznie, kawał. On ma bardzo długą brodę. Ja liczę, że może jakiś młody człowiek go nie słyszał. To jest kawał o pewnym żołnierzu,
z jednej armii. Ja nie mówię, nie powiem, z której armii, bo to tak nam przy to nie wypada tutaj poniżać jakiejś armii. I ten żołnierz gdzieś tam trafił na wioskę i mówi, jeść mi się chce strasznie, dawajcie mi tu jeść. A gospodarz mówi, jak wypijesz wiadro wody, to dostaniesz jeść. No i on to wiadro wody pije, już mu to uszami ta woda wychodzi, wypił te wiadro wody. Gospodarz mówi, to co, chcesz jeść? On mówi, Jezu, nic nie przełknę. Widzisz, tobie się pić chciało. I przepraszam, dowcip dowcipem, ale my na sądzie ostatecznym, bo Pan Bóg, dlaczego Pan Bóg nas sprawdza? Pan Bóg nas nieprawdopodobnie sprawdza i wywraca na drugą stronę. Dlatego, że każdy z nas, bo ktoś by powiedział, no to niech sobie ludzie żyją z tymi swoimi ukrytymi pragnieniami, no co złego, no. Problem polega na tym, że my sobie sami często szykujemy pułapkę, szykujemy sobie zasadzkę, bo każdy z nas na sądzie ostatecznym dowie się w sposób jaskrawy to, co wiedział w sposób ukryty i pokrętny, czego przez całe życie chciał i Pan Bóg mu to da. Był kiedyś taki polski film Niebo i piekło i tam był taki wariant, że kto czym grzeszył, to potem po drugiej stronie to dostawał. Chcesz seksu? Będziesz miał 15 agencji towarzyskich po drugiej stronie. Chcesz pieniędzy? Będziesz miał po prostu cały bank narodowy. Chcesz sławy? Będziesz we wszystkich stacjach telewizyjnych. Co sobie życzysz? Chcesz urody? Będziesz Klaudia Schiffer nie starzejąca się. I się tym grzechem przesycisz. I się tą egoizmem przesycisz. Pan Bóg, i dlatego uwaga, czego chcemy. Wygrają tylko ci, którzy chcą Boga, bo On jest jeden, nieskończony i niewyczerpalny. Wszystko inne jest skończone i wyczerpalne. Pamiętacie Państwo, nam się wydawało, że kupujemy sobie rzecz, która nam się nigdy nie znudzi. Wszystkie rzeczy się nudzą. Wszystkie rzeczy się nudzą. Osoby się nie nudzą. I dlatego Pan Bóg nas chce, powtarzam, przestrzec, przygotować na sąd ostateczny, żebyśmy się tutaj za życia dowiedzieli, czego my naprawdę chcemy. Czego my naprawdę chcemy? Bóg daje nam próby. To powtarzam, te nasze intencje brzmią tak ładnie. Szukam męża, chciałabym mieć dziecko, chcę zerwania z grzechem. A to nie zawsze tak jest. Dlatego Bóg daje nam często wielkie i małe niepowodzenia, żebyśmy posłuchali, przyjrzeli się swoim reakcjom na te niepowodzenia i odkryli karty. Słuchajmy, proszę Państwa, naszych emocji, bo one nam mówią o naszych prawdziwych pragnieniach, a szczególnie tych emocji intensywnych, krótko mówiąc, słuchajmy tego, kiedy się robimy wściekli. To jest bardzo ciekawy test, kiedy się robimy wściekli. Niejeden pan mi opowiadał, proszę księdza, dostaję szału, bo kiedy wchodzę do łazienki, odkręcam wodę, moja żona natychmiast zaczyna coś do mnie z kuchni mówić. Ja jej nic nie słyszę, i kiedy wychodzę, to ona mówi, no i co o tym sądzisz? Ja po prostu bym ją rozszarpał. Niejeden facet mi potwierdzał, że też ma tak. A niejedna kobieta mówi, proszę księdza, proszę męża, podjedźmy na chwilę pod supermarket, szybkie zakupy zrobimy. Podjeżdżamy, jest na parkingu wolne miejsce. Ja mówię, o tu jest wolne miejsce. On mówi, znajdę lepsze. O tam, no to weź tu zaparkuj. To nie jest lepsze, jeszcze są lepsze. I jeździmy jak głupi po parkingu. Albo niejedna pani mi mówiła, przysiędza, dostajesz szału, kiedy ja daję mężowi kanapkę do zjedzenia, a on ją wącha. To ja mu daję kawę, a on musi filiżankę powąchać. Ja mówię, przecież cię nie otruję, gdybym chciała, to dam bezwonną truciznę. I przepraszam, takie drobiazgi nieraz nas wyprowadzają z równowagi. Dlaczego? I tak dawno jeden pan mi mówił, ma starszą mamę, ja to doskonale rozumiem, i mówi, mamo, odnowię ci mieszkanie, załatwiłam malarza. Nie, tak jest dobrze. Mamo, już załatwiłem, już dałem mu zadatek, to wycofaj. Mamo, pojedziemy do sanatorium, załatwiłem ci super miejsce. Nie dziękuję, ale tu się dusisz w tym słońcu, takie upały w to lato. Nie dziękuję, nigdzie nie pojadę. I on mówi, ja dostaję szału. Ja mówię, przypomnę, dlaczego pan dostaje szału? Nie, machnij pan ręką, wycofaj pan tą zaliczkę. No mama się dobrze czuje, przecież nikt ją nie bije, nie katuje. Ale przysiędza się wścieka. A dlaczego pan się wścieka? Co pan chce osiągnąć? A może pan jest zniewolony przez mamę? Może ona pana zniewoliła i koniecznie chce pan zarobić na jej uznanie, koniecznie chce pan przed nią zabłysnąć. Czego ty naprawdę chcesz? Żeby było odnowione, czy żebyś ty odnowił? Bo jakby twój brat poszedł odnowić, to by powiedział, a żeś wymyślił, o, mam je odnawiać teraz, jesienią, jak zimno jest, też żeś... Ale jak ty wymyślisz, to jest dobrze. To są nasze różne tajemnice z tym, czego my naprawdę chcemy. I dlatego Bóg
czeka, sprawdza, każe te ręce wznosić, żebyśmy sami się dowiedzieli, czego ja chcę. My jeszcze nieraz, proszę Państwa, w te nasze pragnienia wplączemy Pana Boga, że ja tak chcę, bo Bóg tak chce. Na przykład, dlaczego Państwo tak angażujecie się w urządzanie domu? No proszę księdza, no przecież to jest Boża sprawa, święto świętej rodziny, Nazaret, dom, no w kościele się tyle mówi o domu. Kochani, czy wychowanie dzieci? No jak to, proszę księdza? No przecież Kościół uczy, Bóg uczy, że trzeba być dobrą matką i dobrym ojcem. I niejedni pod tym hasłem tak skręcili w przesadę, w opiece nad dziećmi, że jak dzieci już dorosły i wyprowadziły się z domu, to mąż patrzy, jakaś kobieta, o rany, moja żona. A kim pani jest? Oni się w ogóle przez 15 lat nie widzieli, bo tylko było dzieci, córka, syn, córka. I niejeden facet, jak dzieci wyjdą z domu, mówi, i co ja z tą kobietą mam teraz robić? Chodzę jak obcy wokół siebie i no, kończy się to często awanturami. Otóż nie, Pan Bóg mówi dzieci, tak, ale pierw małżeństwo. Dom rodzinny, tak. Kochani, wiecie, jaka jest teraz oferta sklepów typu Castorama, jeśli chodzi o urządzenie mieszkania? Zawiasiki, listwy, tutaj szafeczki. No to jest bajka. I niektórzy ludzie, jak się pobiorą, to pierwsze 5 lat spędzają w Castoramie. Pod hasłem szykujemy sobie dom. Proszę księdza, no co my złego chcemy? Przecież szykujemy sobie dom. Nie, pamiętajcie, co Jezus Chrystus powiedział. Nie troszcie się zbytnio o wasze życie, o to, co macie jeść i pić i w co macie się przyodziać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Jasne, dom, łóżko, wygodne, światło, lustro w łazience, kran, ładnie, dywanik elegancki, ale nie 5 lat w Castoramie. Może któraś z pań teraz myśli, czy te ręczniki, co wczoraj kupiła, pasują do kafelków. Bo to nieprawdopodobnie wciąga. Nic tak nie wciąga jak budownictwo. To my, księża, też o tym wiemy. I my w to plączemy Pana Boga, że Bóg chce przecież, żebyśmy mieli piękny dom. Bóg chce, żebyście się miłowali, żyli, rozwijali, a nie uciekli od życia. Dwoje pięknych ludzi mieszkających na stałe w pięknym miejscu to nie jest dobro Boże. To nie jest dobra wizja małżeństwa. Ono rozczaruje tych z taką wizją. Zaczną się nerwy i szukanie winnych. Nuda i jałowość stanowi podzwonne dla małżeństwa. Kochani, każde małżeństwo musi zrozumieć, że perspektywa ich czterech ścian, ich dwojga, ich dzieci, to jest za mała perspektywa, żeby przeżyć przez życie małżeńskie. Małżonkowie powinni wyjść ze swoich czterech ścian i w coś się zaangażować, w jakieś dzieło, w jakąś sprawę. Nie może być tylko trosk, nie może być tylko życie tym, co powiedział mój mąż, co powiedziała moja żona, co dzieci właśnie, gdzie jedziemy, gdzie wyjeżdżamy i troska tylko o nas czworo czy tam pięcioro. Żyjemy w świecie, gdzie się toczy bitwa i małżonkowie są nie stworzeni tylko dlatego, żeby siebie napędzać i siebie karmić i o siebie się troszczyć. Wyjście poza własne ściany, zaangażowanie się w jakieś dzieło, pomoc komuś innemu, nieprawdopodobnie dodaje życia małżeństwu i rodzinie. Podam Państwu przykład autentyczny. Muszę troszeczkę ukryć to małżeństwo, o którym będę mówił, więc szczegóły muszę trochę pozmieniać. Ale istota jest taka, chłopak i dziewczyna no, z katolickich środowisk, no, dla nich tam rekolekcje ignacjańskie, wyjazd w góry, oaza, Kościół Świętej Anny, Dominikanie, to te Eldridge, ten Green, Pulikowski, to oni to wszystko zczytali, ho, 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 szykowali się do małżeństwa nieprawdopodobnie. No, pobrali się, zamieszkali razem, dalej się troszczą o swoje życie duchowe, ale zaangażowali się w różne dzieła. Zaczęli służyć innym. I kochani, nieprawdopodobnie dla mnie ciekawa rzecz. Spotykam ich po roku, po dwóch i mówię, cześć, a mieszkamy tutaj, proszę księdza, angażujemy się w tą sprawę. Ja mężowi opowiadam, jak walczę o Królestwo Boże tutaj, on mi opowiada, jak walczę o Królestwo Boże tutaj. No, żyjemy sprawami swoimi, ale sprawami dużo poza domem. I ja mówię, no tak, a przepraszam, gdzie wy teraz zamieszkaliście? No tu i tu w Warszawie, kupiliśmy sobie mieszkanie. A gdzie do kościoła chodzicie? No tacy katolicy, to mówię tam poniżej dominikanów, jezuitów, może nie wiem, msza trydencka, no nie. A oni mówią, do parafii. A wy w której parafii mieszkacie? Oni mówią, w której parafii mieszkają. Ja mówię, co taki tam zdolny wikary, takich lotny kaznodzieja? Nie, chodzimy na mszę proboszcza. Fajnego mamy proboszcza, ojczulek taki starszy. Trochę opowie o Panu Bogu, trochę o budowie, tynkowaniu.
Wy nie chodzicie do żadnej super ośrodków akademickie, nieakademickie, elitarne, grupy, msze, po ciemku, przy świecach, na dachu, na strychu, w podziemiach. Wy księdza chodzimy do naszej parafii na mszę proboszcza. Jak zaczniesz żyć miłością, to ci zwykła msza zacznie smakować. Zwykły ksiądz, zwykła spowiedź. Dopóki troszczymy się o siebie i napędzamy się samych siebie, biegamy, szukamy. Ten spowiednik, ten doradca doradcy, tamten dający światło, ten uzupełniający światło. I 70, 80 lat potem ciągle duszpasterstwo akademickie. Wariant niezrealizowany. Jeszcze muszę pojechać do tego księdza i do tego sanktuarium. Nie, proszę Państwa, ja tego, broń Boże, poszukuję. Ja tu często Wam reklamowałem, żeby szukać i jeździć. Ja się z tego nie wycofuję. Ale chcę powiedzieć, że jest moment, kiedy trzeba zacumować i zacząć żyć normalnym chlebem. Zacząć żyć normalnym chlebem. I mówię, i to się osiąga przez to, że zaczyna się wychodzić właśnie z tego ciągłego kręgu ja i ja i ja i ja. Drodzy bracia i siostry, tylko oczywiście jeśli chodzi o małżeństwo, bo tak jeszcze dzisiaj się na tej tematyce zatrzymam, no to oczywiście łatwo to wszystko mówić teoretycznie tutaj przy pulpicie, a w życiu są kłopoty. I jakiego? Spróbujmy zdemaskować przynajmniej ich część. W te wakacje pod wpływem pewnej książki zauważyłem bardzo tajemniczy tekst w Księdze Pieśni nad Pieśniami. Jak Państwo pamiętacie, Pieśń nad Pieśniami, taki biblijny erotyk. I on się zaczyna sceną miłosną. Jak Państwo pamiętacie, mój oblubieniec piękny biegnie do mnie, zagląda przez okno, moja oblubienica, która ma piersi jak koźlątka, no kochamy się. I nagle w drugim rozdziale, ni stąd, ni zowąd, w ten piękny, miłosny, powtarzam, biblijno-erotyczny tekst, wchodzi zdanie. Schwytajcie nam lisy, małe lisy, co pustoszą winnice. Jakie lisy? Love story się rozwija, a tu nagle jakieś ni stąd, ni zowąd, schwytajcie nam lisy. Kochani, ktoś z Was, kto posiada działkę, wie, jakie spustoszenie mogą zrobić krety. Człowiek sobie tak trawnik wyszykuje, wypoleruje, ugładzi tyle tygodni tą ziemię, wyrównuje, posadzi, podlewa, zieleń śliczna. Nagle przyjeżdża na działkę, tu kopczyk, tu kopczyk. No niby nie tragedia, a człowiek jest wkurzony, bo wiadomo, jak to jest trudno usunąć. I kto to zrobił? Krecik. Jeśli ktoś zna to zwierzę tylko z filmów telewizji, to jest zauroczony. Jaki miły krecik. A taki ogrodnik powie, diabli cię wezmą z tym krecikiem, jeśli ja miałem roboty. Otóż to jest, że lisy w tamtych czasach, w tamtej kulturze, w tamtej ekosystemie niebezpieczne były małe lisy, które potrafiły tak podgryzać krzewy, krzaki, drzewa, że wyniszczyły całą winnicę. I dlatego autor biblijny, kiedy opisuje tą scenę szczęścia tych dwojga zakochanych ludzi, mówi, uważaj, schwytajcie lisy, małe lisy, co pustoszą winnice. Proszę Państwa, jakie to są lisy? No to właśnie jest to, co doprowadza nas do wściekłości. Że proszę męża 15 lat, wstawiaj do zmywarki kubek. To do zlewu wstawi, no. Tłumaczę, wykresy mu daję. Historię problemu wstawiania kubka do tej, odniesienie do starożytności. Mówię, już go mam, już prawie zrozumiał. Wracam do domu, kubek w zlewie. Proszę Państwa, niejedno małżeństwo się od tego. A za pół godziny, jakie są teksty? Zawsze mnie lekceważysz, nigdy mnie nie rozumiałeś. Pamiętacie Państwo, co mówiłem tydzień temu? Zawsze i nigdy. Ulubione słowa szatana. A zaczyna się od kubka. A zaczyna się od tego, że kobieta kupuje i taszczy z Arkadii kosz na bieliznę, bo do tramwaju nie chce wejść, ustawia ten kosz, męża wzywa na szkolenie dwudniowe, używanie kosza na brudną bieliznę, wraca w poniedziałek, gdzie leży bielizna? Na środku dywanu leży w pokoju. Ty zawsze, ja nigdy, twoja matka, twoja rodzina, twoja przeszłość, w ogóle, rozwód, koniec, morderstwo, samobójstwo. Lis przyszedł i podciął gałązkę. To się po prostu tak zaczyna. Przypominam Państwu jeszcze raz tą metodę. Zaskoczyć, zderzenie wyobraźni z rzeczywistością, bo ona wraca z pracy i widzi ten kosz bielizny napełniony brudną bielizną. A może uprał i wypracował i włożył do szafy,
otwiera drzwi i chce już mężowi się rzucić na szyję, że dziękuję ci, żeś tak, a to leży na środku pokoju. Nie uprał, nie uprasował, nie wrzucił w ogóle do... Zaskoczenie, emocje, zamieszanie i atak. To są małe lisy. Jakie są jeszcze inne małe lisy? Spekulacje, kochani. Lisy pod tytułem spekulacje. Mąż miał do ciebie zadzwonić z pracy. Nie zadzwonił. Lekceważy mnie. A może się obraził? A może w pracy flirtuje? Na pewno flirtuje. Tam u niego są te wstrętne babsztyle, to na pewno. Koleżanka miała zadzwonić, nie zadzwoniła. Pewnie mną gardzi, pewnie sobie znalazła lepsze towarzystwo. Mieli mnie znajomi zaprosić na sobotę, na weekend, nie zadzwonili. No pewnie mnie skreślili, pewnie im zalazłam za skórę. Rośnie, rośnie spekulacja, rośnie. Wracam z pracy, czego nie zadzwoniłeś? Bateria mi się wyładowała. A ja już miałam mowę przygotowaną na temat wpływ złowrogich kobiet na nasze małżeństwo. Dlaczego nie zadzwoniliście? Przepraszam, mieliście zadzwonić, zaprosić nas na grilla. Przecież mówiłaś, że wyjeżdżasz w sobotę. No rzeczywiście, powiedziałam, że może wyjadę. Oni zrozumieli, że wyjeżdżam i nie zadzwonili. O matko. Ktoś się spojrzał na mnie krzywo. Pewnie jestem źle ubrany. Pewnie źle wyglądam. On się spojrzał krzywo, bo go ząbćmi. No i on się na wszystko krzywo patrzy. Proszę Państwa, spekulacja jest to teren szatana. Spekulacja jest to teren szatana. Komu grozi? Szczególnie ludziom zamkniętym. Dlatego, że ludzie zamknięci tworzą iluzje, wymyślają sobie rzeczywistość. Jeśli ktoś do ciebie miał zadzwonić, a nie dzwoni, nie spekuluj, tylko ty zadzwoń do niego i zapytaj, dlaczego nie dzwonisz. Ktoś cię miał zaprosić, a nie zaprasza, to przepraszam, no czekam na zaprosiny, no prostolinijny być. Natomiast są ludzie, którzy chcą być pomiatani, którzy mają niską samoocenę i chcą ją potwierdzać. Oni się cieszą, kiedy ktoś ich skrzywdzi. O ile razy ja to miałem, że ktoś ze mną rozmawiał, uśmiechał się, za rok dostaję maila. Ksiądz w tamtej rozmowie mnie zniszczył, ksiądz mnie poniżył, ksiądz w ogóle mnie zlekceważył. Ja mówię, kobieto, czegoś mi od razu nie powiedziała. Może nawet tak było. To bym się zreflektował. Dziękuję księdzu za rozmowę, dziękuję, do widzenia, a za rok dostaniesz maila. Po co, dlaczego tak? Żeby tworzyć spekulacje, bo na to zasłużyłam, bo Kościół jest cały taki, bo ja się kolejny raz zawiodłam. Kusy, powtarzam, dolina spekulacji to teren wroga. Dolina spekulacji to teren wroga. Ewagriusz z Pontu mówił, chcesz poznać działanie szatana? Przyglądaj się swoim myślom. Dlaczego nagle lecą w dół? Dlaczego nagle jakoś się skrzywiają? Dlaczego nagle rosną? Dlaczego nagle pączkują? Przyglądaj się ich wzmaganiu i osłabianiu. Nie wygrasz właśnie z iluzjami, które tworzy twój rozum. Ja odwołuję się, jak Państwo wiecie, często do filmów. To nie są arcydzieła sztuki filmowej, powtarzam to do znudzenia. Ale, proszę Państwa, kieruję wzrok wspomnień filmowych ku finałowej scenie Bruce'a Lee. Pamiętacie? Ten niedobry człowiek chciał załatwić Bruce'a Lee i wprowadził go do gabinetu, gdzie było tysiące luster. I zaczął krążyć. I on nie wiedział, gdzie jest prawdziwe odbicie, a gdzie jest odbicie w lustrze. I co zrobił? Zaczął zbijać te lustra. Ale wpadł na pomysł. Jak pozbijam wszystkie lustra, to co będę widział, to już będzie tylko real. Mamy lustra. Dzwonisz do koleżanki i teraz śledź swoje emocje. Zawsze jak odłożę słuchawkę, czuję się źle. Ona niby mi mówi miłe rzeczy, serdeczne. A czy gdzieś nie przemyca tobie odbicia, że ty jesteś gorsza? Czy nie opowiada tylko o sobie, a ciebie nawet ani razu nie zapyta, co u ciebie słuchać? I odkładasz słuchawkę i mówisz, jestem gorsza. Zbij to lustro. Powiedz sobie, zadzwonię do niej za miesiąc, a nie co 3 dni. A jak ona zadzwoni, to wymigam się od rozmowy. Nie mogę rozmawiać, nie skłamiesz, nie możesz rozmawiać. Ona jest niebezpiecznym lustrem dla ciebie. Zbij to lustro. W czym się przeglądasz? W lekturze gazet. Proszę Państwa, są takie gazety, że jak się przeczyta, to człowiek się czuje źle. Na przykład jako chrześcijanie katolicy się poczujemy źle po takiej gazecie. Bo tam jest jedno wielkie oskarżenie Kościoła. Ja pamiętam, czytałem nieraz takie artykuły, że jako ksiądz się czułem bardzo źle. Przestałem je czytać, zbiłem to lustro, bo mi szatan chciał mnie przez to zdołować. Szatan mnie chciał przez to zdołować. Czy samotność? Ilu ja znam ludzi, którzy mnie proszę, niby samotność jest dobra, tak sobie spędzę sam sobotę, wieczorem mam takiego doła, że hej.
to zbij to lustro i zaplanuj sobie spotkanie z ludźmi, z dobrymi, mądrymi ludźmi. Przyjrzyj się, uważaj, w jakie lustra zaprasza cię demon, lustra, które cię z wszystkich otaczają i już nie wiesz, który to jest obraz prawdziwy, a który to jest obraz fałszywy. Najbardziej demaskującym te wszystkie lustra, te wszystkie doliny tych domysłów, te wszystkie nasze wściekłości jest msza święta. Tu spotykamy prawdę. Kochani, jeśli ktoś się nudzi na mszy świętej, to bardzo często jest znak, że tak wszedł w iluzję luster, że już real go nudzi, że już nie wierzy w to, że to jest prawdziwe. Msza święta to jest prawda. Kościół naucza prawdy i tylko prawdy, ale myśmy się od niej, tak często powtarzam, odzwyczaili i daleko odeszli. Dlatego przeglądajmy się w Biblii, przeglądajmy się w tekstach liturgicznych, przeglądajmy się w Eucharystii, przeglądajmy się w prawdzie, przyglądajmy się swoim myślom i wytropmy te manipulacje demona, który nimi próbuje stosować. Oby spełniły się w naszym życiu słowa Chrystusa, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Amen.